Shell to po prostu koncept energetyczny, który skupia się na wielu obszarach. Jak mówimy o Polsce, mówimy o stacjach benzynowych, tradycyjnych, ale też z LNG i też z punktami oczywiście ładowania pojazdów elektrycznych. Mówimy też o olejach i wielu innych obszarach działania. Żeby elektromobilność się rozwijała, potrzeba, żeby wszystkie elementy na rynku działały. Jednym z nich jest na przykład dostępność, czas pozyskiwania przyłączy. I taki przykład Shella pokazuje, że okres oczekiwania na przyłącze o mocy 1,4 MW potrafi wynieść 6 lat. Na chwilę obecną w Polsce mamy 9 lokalizacji z 11 ładowarkami Shell Recharge. Są to ultraszybkie ładowarki. Do końca roku zwiększymy tą liczbę do 11 lokalizacji, 14 ładowarek. I mamy oczywiście duże plany rozwojowe na lata 25, 26, 27. Część z tego to jest współpraca z Enfosiem, czyli wspólny rozwój 75 ładowarek, 150 punktów ładowania w Polsce. To Polska. Oprócz ładowarek jako takich mamy oczywiście kartę hybrydową Shell Card, która umożliwia skorzystanie i załadowanie klientom flotowym w 6300 miejscach w Polsce i ponad 750 tysiącach miejsc w całej Europie. Patrząc szerzej europejsko, są kraje, gdzie rzeczywiście widać wsparcie instytucji rządowych i to wszystko się dzieje dużo, dużo szybciej. W Londynie zamieniliśmy tradycyjną stację paliw w taki Energy Hub, tylko do ładowania samochodów. To samo teraz robimy też w Paryżu. Mówimy o UbiCity, czyli ładowaniu z latarni w Londynie, ponad 4000 punktów. To też się już dzieje i w Berlinie, i w Le Havre. Mówimy też o punktach destination, czyli ładowaniu na przykład przy sklepach Tesco na Węgrzech. Mamy też inicjatywy prorozwojowe. Jedną z takich flagowych w Shellu jest tak zwany Ekomaraton. Inicjatywa skierowana dla studentów, którzy konstruują pojazdy, które mają za zadanie pokonać jak najdłuższe dystanse. Kategorie są paliwo tradycyjne, elektromobilność i wodór. W tej chwili rekord należy do studentów, których pojazd przejechał 3771 km. Polska będzie miała przyjemność organizować ten ekomaraton w roku 2025 i liczymy na to, że w Polsce na Silesia Ring w przyszłym roku ten rekord zostanie pobity.